moje ulubione miejsce w Sambużej Radumar, gdzie można skosztować najpyszniejszych specjalności kuchni portugalskiej, między innymi słynnych persebysz. To są po polsku kaczenice, które żyją na tutejszych skałach. Dzień dobry. Hola, boa tarde. Dzień dobry, co mogę pani podać? Poproszę porcję kaczenic. Proszę bardzo. Obrigada. Kaczenice z wyglądu w ogóle są bardzo ciekawe, bo przypominają łapy dinozaura lub niebezpiecznego, groźnego gada. Mówi się, że im większe fale, tym persebysz są lepsze i bardziej smakowite, ponieważ ich nóżki nasiąkają wtedy wodą i bardziej czuć ten smak oceanu. Obrigada. A teraz, kochani, pokażę wam, jak je się takie persebysz, bo do tego trzeba mieć instrukcję. Jak widzicie, te łapy smoka, groźnego dinozaura, są pojedyncze, podwójne, zdarzają się też poczwórne, taka cała rodzinka. I co robimy? Bierzemy sobie taką właśnie takiego pazura, odłamujemy tutaj tę część twardą, tak? Co się nam ukazuje? Zostaje nam w rękach taki właśnie pazur z tą częścią jadalną. I nie pozostaje nam nic innego jak spróbować takiego smakołyku. Naprawdę, esencja oceanu. Pychota. Jeśli będziecie przygotowywać persebysz sami w domu, wystarczy je zanurzyć do wrzątku na 2-3 minuty w osolonej wodzie. Znawcy uważają, że ten smak jest tak doskonały i tak wspaniale oddaje charakter portugalskiej kuchni, że nie trzeba do niego żadnych dodatków. Ewentualnie możecie zanurzyć takie żyjątko w soku z cytryny i tak zajadać. Pyszne.